Gdy zły duch opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpocznienia, ale nie może go znaleźć i po jakimś czasie sprawdza, w jakim stanie jest ten, którego opuścił. I może się zdarzyć, że znajduje go dokładnie przygotowanego na ponowne przyjęcie tego nieproszonego gościa. I słyszymy, zły duch bierze wtedy 7 innych, jeszcze gorszych od siebie. 7 to liczba w języku Pisma Świętego, liczba pełni, a więc oznacza to faktycznie całą pełnię złości. Także stają się te rzeczy ostatnie tego człowieka dużo gorsze niż pierwsze. W liturgii wielkopostnej mamy nieustanną zmianę tonu, zmianę nastroju. W ostatnią niedzielę widzieliśmy górę Tabor, przemienienie pańskie, a więc widzieliśmy cel, do którego zdążamy, przebóstwienie ludzkiej natury. Przyszła niedziela będzie tą radosną niedzielą letarem, a dzisiaj słyszymy ostrzeżenie. Ostrzeżenie, abyśmy nie czuli się pewni. Kogo dotyczy dzisiaj to ostrzeżenie? Tak w pierwszej chwili można pomyśleć, że dotyczy to po prostu człowieka, który nieustannie w swoje grzechy wpada. Ale nie jest to precyzyjna odpowiedź. Otóż nie każdego człowieka dotyczy to bezpośrednio czy w tym samym stopniu. Otóż czy można to, co dzisiaj słyszeliśmy o tym złym duchu, odnieść do człowieka, który nieustannie walczy ze swoim grzechem, choć nawet często weń wpada i nawet często wpada w grzechy ciężkie? Otóż nie. Ta sytuacja, którą tutaj mamy opisaną, jest inna. To nie jest człowiek, który nieustannie walczy, próbuje, nawet jeśli mu się nie uda. Czasami taka sytuacja, jak przed chwilą ją opisałem, jest bezpieczniejsza niż inna sytuacja, która pozornie może wydawać się mało szkodliwa. Bardzo często nauczyciele życia duchowego mówią o tym, że człowiek, który trwa w stanie łaski uświęcającej przez bardzo długi czas, ale przyzwyczaił się do lekceważenia świadomych grzechów lekkich, że taki człowiek jest w stanie szalenie niebezpiecznym. Grzech lekki sprawia, że jesteśmy coraz mniej przygotowani na przyjęcie Bożej łaski. I jeśli człowiek tak już świadomie zlekceważył te grzechy lekkie, świadome grzechy lekkie, one się powtarzają, powtarzają i powtarzają, to znaczy, że cały czas zmniejszamy naszą dyspozycję, naszą gotowość na przyjęcie Bożej łaski. I praktycznie każdy nauczyciel życia duchowego powie, że ten stan jest właśnie tym stanem zamiatania tej duszy, przygotowania tego mieszkania pod powrót złego ducha. Także taki człowiek, który przez lata swoją duszę przygotował na upadek, gdy on upadnie, może później nie znaleźć siły, żeby naprawdę powstać. Bowiem tak bardzo się przyzwyczaił do lekceważenia Bożego prawa, tak bardzo weszło ono mu już w krew, że nagłe, poważne zlekceważenie Bożego prawa już go nie szokuje, nie przeraża. Już jest tylko jednym, kolejnym, trochę większym, ale jednym z tak wielu zlekceważeń. O tym jest dzisiaj mowa. To jest ten człowiek, który najpierw jest zwycięzcą, bo przecież ten zły duch został z niego wygnany. Ale to jest człowiek, który jednocześnie spoczywa na laurach, nie pilnuje swojego sumienia i w ten sposób przygotowuje się na kolejny upadek. Człowiek natomiast, nawet pogrążony w nałogowe grzechy, nawet popełniający często te grzechy ciężkie, jeśli prowadzi stanowczą walkę, jeśli nieustannie próbuje się z nich podnieść, to znaczy po grzechu stara się od razu żałować za swój grzech, jak najszybciej przyjść do spowiedzi. Taki człowiek jest w stanie nieustannej walki. I tak, gdy popełnia grzech ciężki, to traci łaskę uświęcającą. Tak, jest wtedy godzien wiecznego potępienia.
Ale przez to, że od razu ten grzech go boli, że od razu żałuje, że od razu pragnie przyjść do spowiedzi świętej, on, jeśli faktycznie z takim nastawieniem walczy z tym grzechem, może wrócić od razu do poprzedniego stanu łaski, jeśli faktycznie ma żal, jeśli faktycznie ma nieustannie to postanowienie poprawy, jeśli nie ulegnie tej pokusie zniechęcenia, jeśli nie powie sobie po jakimś czasie, że ja nie umiem, ja wciąż na nowo wpadam w to samo, ja już nie daję rady. Bo właśnie w walce z tymi grzechami kluczowa jest wytrwałość. Jest standardowym postępowaniem Pana Boga właśnie w tej walce, aby człowieka próbować i uczyć go cierpliwości. Bardzo często tak jest. To naprawdę nie są wyjątkowe przypadki jakichś wielkich świętych. Bardzo często walka z takimi grzechami wygląda tak, że człowiek walczy i próbuje, i walczy, i próbuje. I ma wrażenie, że to nic nie daje. Ma wrażenie, że te grzechy falowo przychodzą raz częściej, raz rzadziej, ale nie widzi postępu. I to jest ten niebezpieczny moment. Wtedy najłatwiej jest się zniechęcić. Powiedzieć sobie, dość mam tego, nic to wszystko nie daje. I na tym polega ta kluczowa pokusa tejże sytuacji. Ale jeśli ten człowiek wytrwa, no bardzo często działa to w ten sposób, że przez lata ten stan wydaje się nie poprawiać. Ale jeśli tam jest faktycznie z jednej strony stanowcze postanowienie poprawy, że jest tam prawdziwy żal, że jest tam prawdziwa walka, jeśli tam to faktycznie jest, to bardzo często po prostu w pewnym momencie następuje dosyć skokowo poprawa. Nagle się okazuje, że ta pokusa już w zasadzie została pokonana. Może jeszcze nie całkiem, ale nagle jej gwałtowność, jej moc zmniejsza się o 80%, zostaje z niej bardzo niewiele. I człowiek widzi wtedy bardzo dobrze, że dokonała tego Boża łaska. Doświadcza tego bardzo wyraźnie, że próbował, a w pewnym momencie Pan Bóg dał znak, że tak, że jest gotów, żeby zrobić ten krok, żeby naprawdę ten grzech pokonać, że on dostrzega te jego trudy i prowadzi go dalej. A więc ten, kto stanowczo walczy ze swoim grzechem, nawet jeśli on się powtarza, niech nie czuje się dzisiaj tą Ewangelią zniechęcony. Ale jak najbardziej ten powinien czuć się tą Ewangelią przerażony, kto trwa w takim spokojnym zadowoleniu z własnego życia i nie walczy stanowczo ze swoimi grzechami lekkimi. Ten, kto przyzwyczaił się do swoich grzechów lekkich. A więc, jeśli są takie grzechy, które widzimy, na przykład marnowanie czasu, długie, dosyć poważne marnowanie czasu. Mówimy o grzechach lekkich, a więc nie jest to nic bardzo wielkiego, bardzo poważnego, ale jednak dostrzegalne i świadomie niezwalczane. Jeśli są słowa, jakieś niepotrzebne obmowy, jakaś niepotrzebna krytyka, niezwalczane. Jeśli są jakieś zaniedbania obowiązków stanu, czy to w życiu małżeńskim, czy to w pracy, dostrzegane, ale nie zwalczane stanowczo, no to znaczy, że do tych grzechów się przyzwyczailiśmy. To znaczy, że trwamy przynajmniej w jakimś stopniu właśnie w takim stanie, że zamiatamy tą duszę pod przyjście tego złego ducha. Przygotowujemy nasz własny upadek. I teraz jak tego nie robić? Przede wszystkim potrzebujemy tej naszej duszy pilnować. Jest taka prosta praktyka, polecana praktycznie w każdej książce traktującej o życiu duchowym, mianowicie rachunek sumienia. I jak mówię o rachunku sumienia, to pewnie wielu z nas się kojarzy, o to trudne, to trzeba długo siedzieć i grzebać i to nigdy nie wychodzi. Myślę, że wielu z nas ma tutaj trudne, dosyć negatywne doświadczenia. Ale to dlatego, że źle do tego rachunku sumienia podchodzimy. Otóż w rachunku sumienia nie jest najważniejsze, żeby każdy najdrobniejszy szczegół wygrzebać, żeby poświęcić teraz pół godziny codziennie na to, żeby zrobić taką rachunkowość, żeby przeprowadzić taki bilans i odnotować zyski i straty w życiu duchowym. No zupełnie nie o to w tym chodzi. Rachunek sumienia przede wszystkim ma nas prowadzić do wdzięczności i do żalu z postanowieniem poprawy. To jest klucz. A więc nawet jeśli trwa bardzo
krótko. Nawet jeśli trwa 2 minuty, albo nawet i minutę, to może być bardzo owocny. Jeśli spojrzymy na nasze grzechy, na przykład wiedząc, że właśnie bardzo często jakiś konkretny grzech się powtarza, spojrzymy na nasz dzień bardzo szybko, dostrzeżemy, a tu udało się pokonać jakąś pokusę. Wdzięczność. Wdzięczność jest najlepszym przygotowaniem na otrzymanie kolejnych łask. Podziękujmy Panu Jezusowi. Panie Jezu, dziękuję Ci, że udało mi się tutaj zwyciężyć. Jakkolwiek małe to zwycięstwo by nie było. Gdy dostrzegamy, że coś się nie udało, tutaj się nie opanowaliśmy, tutaj coś zaniedbaliśmy, przeprośmy i prośmy Pana Jezusa, Panie Jezu, daj mi siłę, żebym jutro dokładnie tego samego błędu nie popełnił. I jeśli codziennie poświęcimy w trakcie modlitwy wieczornej taką krótką chwilę, żeby to zrobić, to już dużo trudniej będzie wpaść w taki marazm, w takie otępienie w kontekście tychże grzechów lekkich. Prośmy dzisiaj o to Pana Jezusa w trakcie tej mszy świętej, abyśmy potrafili walczyć nieustannie, abyśmy nie zniechęcili się w tej walce albo nie spoczęli na laurach, jeśli wydaje nam się, że już coś poważnego osiągnęliśmy. Żeby się nie okazało, że przez lata przygotowywaliśmy nasz własny upadek, który będzie wielkim. Prośmy o to, abyśmy z każdym dniem właśnie przez wdzięczność i przez mocne postanowienie poprawy, przez tą rozmowę z Panem Jezusem w trakcie rachunku sumienia byli coraz bliżej, chociażby tylko o bardzo mały krok, ale jednak coraz bliżej naszego Pana. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.